albowiem uznałem za właściwe nic innego nie mówić między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiły się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Ale my głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co z serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. A myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w wyuczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przekładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśli Pana? Któż może Go poczuć? My jesteśmy myśli Chrystusowej. Niech znają upodobanie słowa ust moich i myśli serca mojego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój.